jak ta wasza bomba śmiesznie działa, ja pierdolę. Czyli takie, kurwa, rowienie normalnie. Monster! Mój Michałek od małego lubił się przeciążać. Ciągle i do odciny. Jak na złość w końcówce okresu masowego, coś go zaczęło brać. Notoryczne zmęczenie i kortyzol wyjebany ponad normę spowodowało, że Michałek nie mógł zasnąć, a przez stres gromadził więcej wody podskórnej. Jak zwykle sprawdził się niezawodny dobry sen. Michałek zasypiał szybko i budził się wypoczęty. Dzięki suplementowi od WK znowu zaczął napierdalać ciężko i bić rekordy. Nie kupuj tego suplementu, jeżeli nie zależy ci na twoich bliskich. Przed użyciem skonsultuj się z twoim starym lub twoją starą. Cześć, wygrajcie ekipa WK z tej strony. Dzisiaj jest z nami Big Jack i Kruszwil. I teraz tak. O, nie tak. Jest ta plakietka i to jest odcinek Big Jacka. Będzie wyciskał, ale za uchem, jeszcze u Polska widziałem, że jest plakietka Kruszwila. Co to oznacza? Big Jack, wiem, że się zadeklarował na 100%. No co, gramy Kamil Papierniczek, to pierwszy wycisk. Tak? Pewnie. No dobra, dawaj. No. W ten sposób? Tak. Raz, dwa. No co, no szybciej. Raz, dwa. No to... Nie, źle, źle. Ale on już bo ja chciałem przegrać. Znaczy on już przegrał za pierwszym. Ale ja chciałem przegrać, bo ja ale... chcę, żeby on wyciskał. No to zróbmy tak, że on wyciska. Owca, ty masz lak trochę. Wiesz co, tak, ale zasady są tutaj nasze, więc Big Jack wyciska pierwszy. No tak, to w sumie nie, nieważne, że chcesz. Jesteśmy w naszej siłowni. To co, ja sobie popatrzę. Ale fajnie, czyli ty chcesz. Czyli się deklarujesz, że będziesz wyciskał. Znaczy, tak. Jeżeli zobaczę, czy tutaj nie ma żadnego wałka, czy coś w tym stylu, to wtedy tak. Czy mamy do wałka, czy sobie wyciskamy jak coś. Dobra. Ale możemy tego nie robić. Lepiej, żeby on poszedł pierwszy, bo ja muszę sprawdzić, zapoznać się z tematem, poznać go, zobaczyć. No i dobra, ale jeżeli chodzi o walki, to nie ma walków. Tutaj jest szczerość, albo masz siłę, albo nie. To jest piękne w sile i w siłowni. Żona jest zawsze z tą szczera, albo jesteś słaby, ale albo tutaj nie. Na przykład, ile jest napisane? Wałki są tylko jak Robul wyciska. A ja kilo. Czuję tu, że tu jest 10. I co wtedy? Bo ja tego podnieść nie mogę. No, ale mi się wydaje, że... Ja wiem, na ile stać Maćka, wiem, ile on wyciśnie, bo testowaliśmy już. Także jak wyciśnie tyle, ile wyciśnie, to znaczy, że jest okej. A myślisz, że ma... To chodźcie do tabeli się przesunę. No ja... Tutaj jest Karolina w ogóle, boi się wyciśnie. Już testowaliśmy i tutaj tego będziemy usuwać i tutaj dać Maćka trzeba będzie. Ale co, że jesteś tam. Tak pewny siebie, okay. Że... No ja jestem tego pewny. Ale czekaj, chcecie mi powiedzieć, że Big Jack z wagą 45 kg, bo tak powiedział, będzie więcej wyciśnie od bonusa, no nie ma innej opcji. Który ważył 120? A gdzie jest tutaj bonus? No, bonus ważył 120-80. No Maćka dajemy tutaj, ja bym bardziej celował tutaj. Pośrodku. 100 kilo. No, ale 100 kilo? 100 kilo, ale bo myślisz, że nasze ciężary mają napisane dwa razy mniej. Ale nie mają, czyli 50, tak? Czyli gdzieś tu. Dobra, daję wam plakietkę, umieść się. Nie, gdzie, nie rozumiem. Gdzie myślisz, że będziesz? Ja myślę, że będę zdecydowanie tutaj. Ja to jest mój cel, ale rozumiem, że to nie w tym filmie, tak? Ty pokazałeś siebie obok sześciokrotnego mistrza Polski w strip workoucie. No nie wiem, czy... A to jest inna branża, siłownia, to jest no dobra, co innego. On też musi mieć siłę, wiadomo, ale tutaj mamy dla pieniędzy pan w garniturze. Co za problem go pokonać. A natomiast celna Karła jest pokonać drugiego Karła. No dobra, no to już wiadomo. Ja ale swoje miejsce widzę tylko tutaj, o tu. Maciek, nie zrobisz tego bez shota bomby. Jeżeli wypijesz shot, będziesz miał plus 5 kg i to ci pomoże. To 5 kg? 5 kg dodaję? Ty mówisz, że tak jak... Dawaj więcej dawaj tego. Nie wiem, ale musimy poczekać kilka minut, bo jeżeli zemdleje, to nie możemy mu dać drugiego. Bo każdy ma inną tolerancję. Ja bym ryzykował, poproszę jeszcze drugiego, jak można. I no, po prostu dobra, walimy rzuć i pokonujemy. Ale to jest... Nie, czekaj, poczekajcie jeszcze, zanim się przekręcicie po tej bombie, bo tutaj dałeś bardzo pewnie siebie tutaj. Natomiast mamy taki rytuał. Proszę Robert, wytłumacz, co się dzieje z ludźmi, którzy nie wyjdą poza 60 kg. Jaki jest mit o pince nożnej? Legenda głosi, że jeżeli nie wyciśniecie 60 kg, więcej o 1 kg, no to gracie w poprzeczkę do końca życia z tym panem. Czyli jesteście w czyśćcu i gracie z nim w piłkę, do końca w poprzeczkę. Życia. A to się nie gra na co dzień. Albo śpiewacie no i gracie. My celujemy wyżej. To nawet nie ma mowy, że tutaj ktokolwiek będzie. Zobaczymy. Zobaczymy. Także co, już umieszczamy, żeby nie było później przekładania zbędnego. Dobra, zobaczymy. Bo szkoda
się męczyć, przekładać i tak dalej. Dobra. Zaraz drugiego baniemy. Bardzo dobre. A Sherry wykrzywiał takie dobre. Do końca. Stifler zajebał i prawie zemdlał. Podobną dawkę, nie? Na kilogramy. Jeszcze zanim przejdziemy do pobicia rekordu Mini Mike'a, zorganizowaliśmy dla was wraz z WK konkursik. Mamy tutaj dwa iPady. Nikt tak naprawdę nie wie, jaka to jest wersja. Zobacz, proszę. Jaka to jest. Made in China. iPad to wersja. iPad made in China. Naklejka z AliExpress jest. Jest z AliExpress? Nie oderwaliście? A no, musimy oderwać. Nie, to jest... No dobra, ale jest siódma generacja. Zajebiście. 32 GB. No to jeden jest do wygrania. Czyli jest sześć lepszych, tak? A były dwa do wygrania. To jak? Co do najlepszych? No dobra, to został nam jeden. Dobra, to rzucam. O, to idealnie. Dwa są do wygrania, iPady Made in China, 32 GB. Żeby wziąć udział właśnie w takim konkursie, należy zasubskrybować dwa kanały. Nasz kanał, Maruś, link znajdziecie zapewne w opisie, oraz oczywiście kanał Warszawski Koks. Oprócz tego, zostawić łapkę w górę pod tym filmem, a w komentarzu napisać, którego iPada chcielibyście wygrać. Czy miałby to być srebrny, czy złoty. I to wszystko, żeby wziąć udział w konkursie. Zrobiliśmy ładnie podwyższenie dla ciebie. Sztanga waży 20 kg. I co, po 20 będziemy obstawiać? Ile Maciek wyciśnie? Od razu myślę, że z grubej rury leczysz. Nie no, w pierwszym razie się rozgrzać. Robiliście tak, że zaczynaliście od 150 i spiegaliście w dół? Nie. A chcesz u siebie tak zacząć? No u mnie to na pewno, bo ja po prostu mierzę wysoko. A u niego też można tak zrobić, ja bo... ja też mierzę wysoko. To nie jest dla ciebie żaden problem. Połóż się wygodnie, podnieś ręce do góry. To kijek musisz też podnieść. Kijek, niezły kijek. Kij to właśnie jest określenie ludzi, co nie chodzą na siłownię, na sztangę. Chodziłem na siłownię, mam bardzo duże doświadczenie, może nie widać, ale... Wiesz, nie ocenia się książki po okładce. Ja pamiętam podciąganie na schodach. Ja robiłem formę tak, żeby wyglądać jak teraz. Ja zbijałem po prostu mięśnie, bo miałem... Do FMMA. Miałem taki jak on i musiałem zbić. A nagrywałeś filmiki, jak miałeś taką formę? Nie, niestety. Nie, karta. No dawaj, no od razu lecisz. O, i co, ciężkie? No dawaj, już. Dawaj. Tutaj do klatki bliżej... w dół bardziej ta sztanga. Czekaj. To ja ci pokażę tor ruchu, nie? O, weź. Tak tu, do klaty. I góra. I tak będziesz wyciskał, nie? Tak? Tak. No musisz zejść do klatki, żebyś... To teraz założę na stojaki, żebyś ty to... Sprosam. Ile to jest? 20. 20. I góra? Bez problemu. Dobra. Tutaj właśnie, Maciek, musisz pamiętać, żeby do szyi nie wyciskać. Bo to dużo mocy odbiera. A wyciskałeś regularnie ostatnio? Nie wyciskałem ani razu. Musisz śmiało tą sztangę, śmiało do przodu przesunąć, nie? Z nad głowy. I wycisnąć właśnie do dolnej części kratki. No, jest i góra mocno. O, i to jest, no, to jest ten ruch, no. Zajebiście. No, dla niego to za łatwe. No, super. Dobra, 30, to Maciek musisz tak właśnie śmiało wziąć ją nad siebie, nie? Ja mam takie dziwne wrażenie, jakby ona mi się gibała. No bo to jest za lekkie. Jest coś takiego, że cię nie dociążyła sztanga. Ale kurde, rzeczywiście krótko chodzi na siłkę, bo nie wiedziałaby tego osoba, która nie chodziła na siłownię. Zwracam uwagę. Ja miałem dokładnie to samo, jak Robur mnie kiedyś na siłkę. Jak miałem, nie wiem, 14 lat i bez kitu pierwszy raz sztangę wziąłem, bo dzisiaj pierwszy raz na ławie. To samo. W ogóle nie mogłem ogarnąć, żeby to szło prosto, nie? Góra. O kurde, dobrze, nie męcz się. Ej, ale nic nie pomogło mi, poszło tak, nie? Szybciutko. Lepiej, mam wrażenie, że lepiej. Bo zrobię to już więcej razy w życiu, zrobię już jeszcze, to trzy razy. Jeszcze trochę bardziej mógłbyś właśnie nam... Nie, tylko mówię, że jeszcze bardziej nad kratę. Jeszcze bardziej kosząc, tak. Jeszcze... Czekaj, to już większy. Ale to już większy weźmy, nie? To już zaliczone 30 kilo. Tak, 30 kilo zaliczone. No, jak 40 pójdzie leciutko, to myślę, że możemy 80. obstawiać. No i 80 będzie w zasięgu, serio. Myślę, że po 40 jeszcze coś innego. 50, no, 5 może. To moje dawaj, bądź, lukaj. Nad siebie, na jeszcze do przodu, jeszcze do przodu. Jeszcze? No i dół. I gór. O kurwa! Oni chyba nas trolują. Jest git, dobrze. My wymyśliliście, że on tutaj przyjdzie, wyciśnie 30, co je pójdzie?
Dobra. Wiesz co, ale po pierwszym, jak miał samą sztangę, nie wiem, czy nas nie trolujecie. Trochę. Czy on nie udaje tego? Wiesz? No. Ale najważniejsze, że ci właśnie te ręce nie latają. Najlepsze, co czuję, że ta wasza bomba zaczyna działać. Bo to światło jakoś tak już dziwnie na oczy pada. Już widzisz te mroczki, już mam inne kolory. No i lecimy dalej. 50 kg, tak? 50, obstawiamy. 50 teraz. I przed tym obstawiamy, ile będzie. No. 83 obstawiam. 85, bo myślę, że 83 pójdzie i się skusimy na trochę więcej. Myślę, że 8-3 pójdzie gładko i będzie atak na Wojtka z Vibro z 8-6. Zmieniam na 8-6. 140. Jak na ekipie, nie? Ja mówię 101, masz mi się 101. Pojebałem nad kurą workout. Ale jest szansa na 101. No? Szanse jest zawsze ogólnie. Znaczy, jebać tych, co nie wierzyli, czyli w tym nie, ale serio, 101 więcej... Szanse są zawsze 50 na 50, albo więcej się uda, albo nie. Więcej tak, odkrosz chwila? Ja stawiam na drugie 50. Ja po prostu nie wiem, czy nas nie wkręcają za bardzo też. Że ty rali. Tak, no ale dam te 83, że będzie atakował 83 i to będzie taki absolutny maks. A wy się coś wygrywacie, jak tak głosujecie? Nie. Tak na satysfakcji. Ale i tak jest, i tak jest. Tak, ja lekko już wniosę. 3, 4. Dobrze, zajebiście, nic nie pomogłem. Bardzo lekko, ale możesz jeszcze bardziej wynieść na siebie do przodu. Aha. Jeszcze możesz. Ale zeszła chyba tutaj do klaty. Zeszła nawet niżej, bo tylko jeszcze jakby. Musisz mieć kontakt z ciałem, nieważne gdzie. Przodem, jeżeli jest 101 realny. Kurwa, jakieś tak kurwa nieleczące to jest. Faza. Dlatego my to robimy. Powiedziałem Jackowi, że jak przebije Wojtka gole, to oddaję mu wszystko, co jest moją własnością, nie? Od urodzenia. Ale już zmieniłeś taktykę, bo wcześniej ciągle mówiłeś, że jak przegrasz, to cię cwelimy, a teraz już się trochę boisz. No to chyba jest gorsze, nie? Czy nie? No nie. Moim zdaniem nie. No dobra, no jeżeli dać okej. Ty, Wojtek gola podjeżdża korwetą, 5-litrowy silnik, uchyla okno i widzi Jacka, który go przebija na ławie. 45 kilo. 45 kilometrów. No, bardzo to chciałbym Wojtek to zobaczyć. Jest tutaj pojutrz. No co, jak trąbę to się możesz. Pojutrze od daty publikacji materiału, obiecuję. Po to najbardziej tu przyjechałem, żeby tutaj być. Żeby być najsilniejszym małym człowiekiem na YouTube. Dobra, lecimy. Dobra. 60. Czuwaj pąk. Czuwam. Tak? 3, 4. Ogień. Góra. Oj, ty weszło. Ale często. Najtrudniej jak się dało to zrobiłeś, bo zrobiłeś falę meksykańską, ona ci uciekła daleko i ją musiałeś przyznać. A czułeś, że ciężko jest? No tak trochę. Ale no, na wybrałeś sobie jakby najtrudniejszy tor ruchu, nie? Jaki był? Czyli? No, że zacząłeś gdzieś stąd i jeszcze ona się zaczęła... Spokojnie gdzieś tutaj przytrzymali się sobie razem i tak. Ja bym się nie stresował na twoim miejscu, nie luzował. Też tak było z Wojtkiem Gon, chyba że on od razu chciał. Tak. Ty możesz ją sobie tu przytrzymać nad klatką, kurwa, serio. Jak ta wasza bomba śmiesznie działa, ja pierdolę. No takie, kurwa, mrowienie normalnie. Mrówki, tam mrówki się wylęgają, tajemnie się mobilizują, po prostu wiesz, jesteś taki cały czas. Ale 60 masz, czyli już... No, ale jeszcze grasz z PNTCMZ w piłkę. 7 dych zakładamy. Tak? Czyli dopiero po tej próbie okaże się. No tak, lubisz piłkę nożną? Nie bardzo. Średnio. Nie leży ci, co? No, średnio. A piosenkę Starboy? Co to jest? Będzie się śpiewał. To jest pana Pawłowskiego. Pan Pawłowski. Będziesz musiał z nim śpiewać, no. W duecie Starboy. W czyśćcu. Ogień Big Jack. Na spokojnie podejść do tematu, nic się nie stanie, bo ja czuwam z roburę, więc nie bój się, bo jak chcesz, to ja łapię tą sztangę. A, po prostu ją kurwę pchaj. Tak, tak, pewność siebie też. Okay. Organizm wybrnie pod presją. 3, 4, trzymaj. Góra? Góra za mną. Jest, ale jest, dawaj. Dawaj. No mocno, dopnij. No dobra, już. Jest. Nie będziemy męczyć. Jest, jest, ale jest. Wysoko. Jest 7. Jest 7 dyszek.
Dobrze, kurwa, ale ten stresik już no jest. No to Starboya i poprzeczkę masz już z bani, nie? Chyba najgorsze trzeba, za tobą chyba. Trzeba zaatakować 8-3, ale 8... dobrze, że ten CMZ jest pokonany razem z panem Pawłowskim. Dobra, czyli przed tobą jest Don Casio i bonus, czaisz? No i właśnie ten, Minimajki, teraz pytanie. Bo ja już tu kurwa czekam. No dobra, czyli co, od razu już atakujemy 8-3, tak? Więcej niż Freeze, Don Casio i bonus. A ty siedzisz na dupie, nic nie pomożesz, nie wyjdziesz się kurwa. Co? Ale to ja czekam na ten moment jeden, no to tutaj co, mówiłem od razu, pakujemy 140 i idziemy w dół. Nie chcieliście, to teraz będziecie 10 razy latać, zmienisz wszystko. To wasza sprawa. Z tobą tak zrobimy, nie? Na kolejnym odcinku. Założymy pakę 40 i polecimy. No jeżeli tak nie zrobimy, no to ja nie mam czasu, no ja muszę zaraz. Dobra, uciekać. No to zaczniemy od pakę. Lepiej od razu zacząć i szybka akcja, tak? Dobra, dawaj 83 kg, mini Mike zostanie właśnie pokonany i Maciuś będzie najlepszym, najsilniejszym karłem w internecie. Dawaj, Jack! Wierzę w to w maksa. No. Spokojnie. Dawaj, Jack! A ty pchaj na maksa. Gotowy? Dawaj, Jack! 4! Monster! Nie było pełnego wyprostu. Jak było w połowie był nagrywany. Nie, no ja tam widziałem, że było jednak. Tak, tak. Się widziałem. To był recall pattern kałacha. No to nie jest jakieś oszustwo tutaj, bo ja widziałem, że powinno być zaliczone. Raczej nie powinno właśnie. Ty serio, w ogóle tor ruchu przypominał tor M4 w CS-a, wiesz, odrzutu. Po prostu tak. On szukał dobrej drogi i kurwa, no. Tym razem nie znalazłeś, ale możemy spróbować jeszcze raz. No koniecznie jeszcze raz, bo tutaj coś innego nie zadziałało. Nie chodzi o jego siłę, tylko chodzi o to, że... Czegoś zabrakło. Nie siłę wiem, ma. Może smutny jest czy coś. Siłę ma, tylko no, pierwszy raz wyciska w życiu, na poważnie. No. Dlatego. Bo bomba po prostu za dużo wyleciało. No to ta też może być. Nie. Nie widzi nic, nie? Wiesz, słyszy te krzyki jak w filmach. Jack, tutaj, Jack, on wie. Maciek teraz modlitwa. Modli się do sztangi. Tutaj Jack! Nie, tutaj, wiesz. I gdzie to było? I dzwoni jak po fleszu. No, nie wiedział. Dawaj, Jack. Gotowy? Odliczać? 3, 4. Mocno! Kurwa, jest! Jest! Dawaj, pchaj nogami! Pchaj nogami! Trochę! Ach. Kurwa. Malutko. No. Jak do połowy idzie, to znaczy, że to kwestia, nie wiem, 2 kg. No, byś tydzień po wyciskał, byś to robił na 2. Jakbyś tydzień powyciskał chociaż. No, świadomie. Kilka treningów klaty i spokojnie już. No. No nie, no jest w zasięgu. Ogólnie w szoku jestem, że aż tak równo, nie? No, co, jeszcze raz? Pytanie, co teraz właśnie? A jak się czujesz? Jeszcze raz, to koniecznie. No, my tam nie wejdziemy do jeszcze raz. Jeszcze raz. Z odbicia jakoś się coś od klaty. No. To jeszcze raz. Albo po prostu pomóżcie na koniec. Podnieście czy coś. Tylko właśnie, nie wiem, tak żeby ludzie nie ogarnęli, że to oszustwo. Lecimy z taktyczną próbą, schodzimy odrobinę z ciężaru, żeby potem ewentualnie wyrywać więcej. Ale już atakujemy teraz Don Casio, do którego jest kolejka na Fame MMA, więc myślę, że wyrównanie Don Casio też jest bardzo dobre. Jak ją wyjmiemy, no? Ja ją chwilę przytrzymam, wy przytrzymacie kawałek i dopiero wtedy zejdziemy. Dobra. 3, 4. Góra! Brawo! Dawaj, pauza była! Dobra, pauza! Dawaj! Luzujesz się, no technika, ale masz tak, duży potencjał. Tak? Było? Byś zaliczył? Ja bym zaliczył, bo zauważ, że on ma też krótsze ręce. Tak? Także ty byś zrobił tak, ale on, no wiesz, do połowy, no krótsze ręce. To ale nie miał zablokowanego łokcia. Ale to nie chodzi o zablokowany łokieć, tu chodzi o to, że on to zrobił. 80 kilo zaliczone, teraz te są twoje. Teraz 83. O, proszę bardzo. Poczekaj. Elegancko, 83. Kolego, jakiego koloru masz włosy? Tylko pytanie zadaję.
I tylko jest jedna odpowiedź. Jaka to jest odpowiedź prawidłowa? Różowe. Różowe. Czy zablokował łokieć w wyciskaniu? Tak czy nie? Zrobił wszystko tak, żeby poprawnie wycisnąć. Odpowiedz mi nie, nie zablokował łokcia, czyli nie unieważniamy ten zablokował wynik, łokieć. Nie zablokował łokcia. Ale musisz mu pomóc. Ja bym prosił tutaj jeszcze raz otworzyć to. Dawaj. Był zablokowany łokieć, moim zdaniem wszystko zostało wykonane poprawnie. Stąd też 80 kg zostaje zaliczone. Dziękuję bardzo. Dobra. Ja zrobił tak, że jak widzowie zaliczą, to sami zmienimy na tabeli, ale póki co nie możemy zaliczyć. Dobrze. Tak. Co wy na to? No to myślę, że to jest, będzie, to jest fair dla innych. Będzie głosowanie. Ja myślę, że to no nie ma o czym gadać. Jeżeli komentarze będą takie, jak ty mówisz, bo może chodziłeś na lepszą siłownię niż my. I jeżeli tak jest, to wrzucimy. A z kolei osoby, które chcą wygrać iPada, będą przychylne nam, tak? Bo my sponsorujemy. Dobra, Migrzek, jak tak być będzie, może. Będziesz wyżej. Na razie my uważamy, że jest 70 zaliczone. Ja też tak co uważam. I tak jest bardzo dobrym wynikiem. Ja chciałem, żebyś zrobił to 83, ale szczerze myślałem, że Big Mike, wiesz, jest bardziej doświadczony i że Mini Mike. Big Mike sporo ogarnia. Mini Mike, jest tyle tych zależności. Ale nie, Big Mike też jest. On ale jest wiesz, on wyciskał już ładnie, doświadczony, był jest starszy i myślałem, że nie będziesz miał tak podjazdu, no ale chciałem, żeby było te 8-3. Powiedziałem już te 8-3. Ale no zaskoczyłeś mnie i myślę, że powyciskasz z tydzień chociaż regularnie i myślę, że możesz próbować właśnie rywalizować z Big Mike, z Mini Mike'em. No było widać, że te 40-50 strasznie łatwo ci idzie i że już przy większych ciężarach zabrakło trochę doświadczenia. Bo na przykład ostatnie powtórzenie miałeś w zasadzie z pauzą, z martwego punktu. I na to jest dużo więcej siły potrzeba, żeby tak wycisnąć. No. Czyli ona musi zejść w dół i od razu. Tak, to musisz po prostu trochę powyciskać, żeby wykorzystać siłę w tym momencie. Możemy ewentualnie wam podesłać film z naszej siłowni. Tam my normalnie 200. A już macie jakieś tam materiały z tej siłowni? No nagramy dopiero. Nagramy. I wam wyślemy. Możemy dołączyć jako ciekawostka. No dobra, to czekamy, co 8-3 chcecie jeszcze serio? Czy jak to czy przyjeżdżasz? Macie decyduje. No skoro już tutaj jesteśmy, no to warto spróbować ostatni raz. Spróbuj 8-3. Bo to jest ważny jednak wynik, nie? Na wkurwie taki. I z odbicia, z takiego wkurwienia z odbicia, z pogardą. No może no, zaraz spróbujemy. Tak, gorszy od Mini Mike'a chcesz być? No kurwa, co ty przyjechałeś po to, żeby być gorszy? Weź przestań, bo kurwa. Dobrze robisz, kurwa. Dobrze, on dobrze. Tego jest, on tego jest. Zaraz na kolejny, na temacie nie będzie, wiesz, dojeżdżał. Przecież to ty jesteś Big, a on jest Mini, nie? Gotowy? Już pierdol. Gotowy ty też? Jestem gotowy, no. Gotowy? Nie, do zapraszania. 3, 4, 3. Mocno! Za dużo. Nie, macie skakanka, bo co? Zostajemy przy 7 dychach. O Boże. Masz, macie. Przypierdol. Co? Przypierdol. Następnym razem. Trudno. Następnym razem zostanie wyjebany. 70. Gratulacje, bo to jest fajny wynik, żeby przyjść i udowodnić. Powiedzmy jeszcze raz, że to było pierwsze wyciskanie w życiu. Dobrze, owca. No pokaż kamerom szybko. Za późno. Michał przed materiałem dzisiaj powiedział, że będzie udowadniał, że silny, napompowany zyp może być inteligentny i przed chwilą wsadzał Jacka tu, nie? A, bo widzisz, bo ja już praktycznie uznałem tą próbę na 80. Ale to wtedy on byłby obok nich, nie nad nimi. Podświadomie dałem tu. Podświadomie dałem tutaj, wiesz? Wiesz dlaczego? Jack, ja gratuluję i zapraszam do naszej ściany sław. Wybierz sobie kolor. Także jeżeli chcecie wygrać iPada, to wystarczy, że w komentarzu napiszecie jaki kolor i musicie jeszcze napisać, że 80 kg zaliczono. Tak, a jeszcze tutaj wróćmy. Kolega Michał się do mnie przyczepił. Teraz tak, alfabetycznie. Big. Patrz. Bo. I jest przed O w alfabecie, dlatego dałem wyżej Big Jacka. Co? Przed bonusa. Przed bonusa. No ale wiesz, no nowy sezon, nowe zasady, tak? Alfabetycznie ty ustawiasz tabelę teraz? Oczywiście, no jeżeli jest ten sam wynik, alfabetycznie idę po prostu do... No zawsze się tak robi. W skokach narciarskich jest to samo. Ojcze.
Nie przejmuj się. Idziemy, idziemy. Głupie w chuj. Nie przejmuj się. To jest źle. Ej, zobacz, i co? Mój zajebiście. Ja gratuluję, bo praktycznie dwa razy masa ciała to jest petarda. Też gratuluję. Tak. Zapraszam. Nawet nic do nas. Nie zrobiłeś. Ja dopingowałem, tak? Kiedy? Pokaż, chcę zobaczyć taką. On jest zesrany przed swoją drogą. A w kolejnym odcinku Krużwil będzie na ławie.